Myśliwi robią to co mogą. Tutaj muszę pochwalić znaczną większość kół łowieckich, która stara się w miarę dobrze realizować swoje zadanie. Na bieżąco otrzymuje informacje z realizacji odstrzału dzików. Także tutaj naprawdę, korzystając, że jestem tutaj u Państwa w radiu, chciałem serdecznie podziękować tym myśliwym, którzy w sposób szczególny zaangażowali się, jakby zrozumieli problem, jaki tutaj dotknął naszych rolników, no i liczę na dalszą pomoc i zaangażowanie tutaj kolegów myśliwych. To są ci, ci myśliwi, przepraszam, chciałem powiedzieć rolnicy, ci myśliwi, z którymi współpraca układa się dobrze, ale nie ze wszystkimi, tak jak słyszałem. Dzisiaj kolejny, kolejna odsłona konfliktu białski kontra myśliwi. <laughs> Może nie uogólniałbym, panie redaktorze, tak, to prawda, dzisiaj o godzinie 13 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej odbędzie się rozprawa. Rozprawa dotyczy wypowiedzenia tego słynnego obwodu numer 19, o którym już wiele razy mówiłem. Stało się to dlatego, że koło nierealizowane Realizowało, to było koło z Dęblina, ono nie realizowało swoich zadań należycie i stąd zapadła decyzja o rozwiązaniu umowy z tym kołem. No i oczywiście koło dzisiaj podaje mnie do sądu jako starostę bialskiego, ale jestem przekonany, że zrobiłem bardzo dobrze, że stanąłem po stronie rolników i jestem też jakby spokojny i wierzę w to, że sąd dokona właściwej dogłębnej analizy i tutaj przyzna rację rolnikom. Ale to, je, to jest, proszę pana, taka, jedyna taka sprawa. Czy spodziewa się pan większej takiej fali pozwów? Nie, to jest to jest jeden pozew. Generalnie umowy zostały wypowiedziane trzem kołom. No jedno koło tylko poczuło się urażone, pozostały jakby poszły po rozum do głowy i naprawiły, naprawiły te, te krzywdy wobec rolników. I tutaj była podstawa, żeby przedłużyć umowę tym kołom. No niestety z tym wojskowym kołem nie, nie dało się. Dojść do porozumienia, no i powiem tak, liczę na to, że sąd w sposób obiektywny i sprawiedliwy tutaj rozstrzygnie ten spór. Nie żałuję pan trochę tego zamieszania, nie lepiej było się dogadać. Oczywiście, panie redaktorze, ja przecież cały czas chciałem się dogadać. Stąd przykładem tego, że mojej dobrej woli tu było bardzo dużo, jest choćby są choćby te dwa pozostałe przypadki, gdzie z innymi kołami doszliśmy do porozumienia. No niestety zabrakło, jakby tutaj rozmów ze strony tego wojskowego koła tutaj ci panowie uważali, że im wszystko wolno, że oni nie muszą rozmawiać i nie muszą szanować rolników i będzie im to przechodziło bezkarnie. No tak, tak nie będzie.